piątej walce gali KSW 84 zmierzyli się Krystian Kaszubowski i Henry Fadipe. Sędziowie punktowi punktowali. Michał Łępicki 28-29. Paulina Bońkowska 29-28. Filip Niemkowicz 28-29. For your winner by split decision, Hercules Henry Fadipe. Jestem już na środku klatki z Henrym Fadipe. Henry, you were rocked in the first round, but then in the second, in the third, you found your rhythm and then you took those two rounds for you, and that was, again, a really great fight on your behalf. Sorry, repeat that, I can't hear too much noise. Okay. Yeah, a younger me would have rushed that fight trying to finish it. This is my first decision win. I didn't want that one to finish, but I was plenty smart. I know this guy is really tough. I hit him some hard shots and he was still there. So I didn't want to, I was playing it safe. I knew one mistake, catch a punch from him and it slides out. So I played it safe and got a W. The first decision win, but I think that this kind of decision you like. Pardon? The first decision win, but this kind of decision you like. Yeah, the first decision was ass, but this one is ass too, but I'll take it, it's a win. Powiedziałem, że to była bardzo ciekawa walka. Po raz kolejny w wykonaniu Fadipe. W pierwszej rundzie był zraniony, w drugiej i w trzeciej jednak znalazł swój rytm i był w stanie dokończyć tę walkę na swoją korzyść. I powiedział w Henry, że kiedyś, kiedy był młodszym zawodnikiem, kiedy był bardziej nierozważny w tej pierwszej rundzie, w tych kolejnych rundach by ruszył na swojego rywala i starał się za wszelką cenę skończyć przed czasem, ale wiedział, że musi uważać, bo Krystian jest bardzo mocny, jest bardzo twardy, pokazał to w tej walce i musi cały czas uważać na wszelkie kontry. No i dodał, że to jest pierwsza walka wygrana w jego karierze przez decyzję, zawsze wygrywał przed czasem, no ale jeśli ma być zakończona walka decyzją, to na jego korzyść, ale obiecuję, że w kolejnych walkach już dalej będą skończenia. Szanowni Państwo, jeszcze raz olbrzymie brawa, dzisiaj wygrał z Waszym ulubieńcem, ale to była uczciwa, dobra walka, Henry Fadipe!